miło mi zaprosić Państwa na moją wystawę grafiki linorytu, powiem linorytu kolorowego i malarstwa do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Dlaczego warto przyjść i ją zobaczyć? Dlatego, że profesor Janusz Akerman jest dobrym artystą współczesnym, zasłużonym szczególnie na polu grafiki. Myślę, że ten przekrój tych prac na przestrzeni tych 40 prawie lat pracy twórczej pokazuje to, co mnie najbardziej interesuje w życiu, interesowało. Czyli ludzie, życie, rzeczywistość. Większość prac ma tytuł Moi ludzie, tak ich nazywam. Spotykanych na ulicy, w kościele, na manifestacjach, w szkole, wszędzie. Najbardziej podobają mi się linoryty barwne. Przyznam, że podziwiam artystę już od dawna i to jest to, co tutaj mam okazję zobaczyć. Jestem ciekawe połączenie kolorów na pewno. Jesteśmy zainteresowani i naprawdę robi duże wrażenie. Warto przyjść, obejrzeć. Dlaczego warto przyjść? Na pewno wystawa jest inna niż dotychczas wystawy organizowane przez nas. Jest tutaj dużo linorytu, techniki szlachetnej, od której coraz częściej wielu artystów odchodzi. W przedszkolu uczyła się pani, może ja się uczyłem, z kartofla wycinałem coś i odbijałem. Podobnie to działa. Oczywiście trochę spłaszczam tą technikę linorytniczą, bo jakby nie było, ona jest techniką kolorową. Moim marzeniem zawsze, właściwie nigdy od czasu kończenia uczelni i w czasie studiów nie myślałem o linorycie jako o czymś czarno-białym albo biało-czarnym. Zawsze był to kolor, może dlatego, że kończyłem malarstwo i zawsze kolor był dla mnie czymś ważnym. Technika jest modyfikowana przez lata przeze mnie. Jeżeli ktoś zna technikę odbijania, tak zwaną techniką Picassa, to jest nieco inne. Modyfikacja polega tutaj na wielokrotnym przy zasłanianiu fragmentów, odsłanianiu, działaniu mokre na mokre, tworzeniu nowych płaszczyzn, starych już wyciętych. Wszystko to, co można zrobić na małym skrawku drzeworytu albo linorytu, co przyjdzie artyście, pani, mi, studentowi do głowy, akceptuje. Są też płótna bardzo duże formaty, zbudowane z rozmachem, kompozycja bogata, kolorowa, ekspresyjna. Wystawa jest czynna do 14 maja. Bardzo serdecznie zapraszam. Można nabyć tutaj wspaniały katalog, który liczy prawie 240 stron, 168 reprodukcji. Zapraszam serdecznie.